występują. Buenas noches, mucho gusto, ya no existe nadie más. Después de este tiempo juntos no puedo volver atrás. Tú me hablaste, me tocaste y te volviste mi ilusión. Quiero que seas dueña de mi corazón. Kiedy będziesz moja, odcinek 99. Te comencé por extrañar, pero empecé a necesitarte luego. Entra en mis horas, sálvame ahora, abre. Proszę znaleźć najlepsze serwisy meteorologiczne w São Paulo i przenieść się do najważniejszych plantacji w Brazylii. Da mi pan znać, kiedy mam wykonać ruch na giełdzie. Naturalnie. Musi pan uważać na deszcze. Chcę wiedzieć, gdzie pada i z jaką intensywnością. Nie uważa pan, że pozostali gracze też się w ten sposób zabezpieczyli? Niech pan to powie. Proszę mówić. Ryzykuje pan sporo pieniędzy. Jeśli przegram, nie ja będę płacił. Zagram w imieniu Cafetalero. A szefem firmy jest mój kuzyn Diego. Jeśli stanie się coś złego, on za to zapłaci. Pan mi się podoba. I wzajemnie. Potrzebuje mnie pan w Brazylii? Tak. Kiedy ma wyjechać? Jutro rano. Trzeba zacząć spisywać raporty od przyszłego tygodnia. Jeszcze jedno. Co pan zrobi, żeby pański kuzyn lub Don Juan Francisco nie zorientowali się w pańskich posunięciach? Tym proszę się nie martwić. Mojemu ojcu nie wolno się zbliżać do giełdy. A Diego się na niej nie zna. Nie ma pojęcia, co go może spotkać. Kiedy zaczniemy sprzedawać kawę pana Sanchez'a Semrano? Wkrótce zostanie zaprezentowana. W tym miesiącu zaczną wychodzić zamówienia. Dobrze się pan ustawił. Za zarobione pieniądze niech pan sobie kupi posiadłość. Przecież zna się pan na uprawie kawy. O tym właśnie myślałem. Do czego jestem panu potrzebny? Mira, Juancho, necesito pedirte. Potrzebuję przysługi. El que usted quiera, güero. Nomás diga. Proszę powiedzieć, kogo mam zabić? Pues qué pasó, güero? Co się stało? Mira nomás, hasta descolorido se puso. Zbladł pan. Usted anda mal, wygląda, ¿verdad? Pan na przerażonego. Se ve como espantado. Juancho, mira, necesito que vayas a. Odszukaj Matildę. Que Sir Jeremy. Pan żartuje. A poco es en serio?
Quiere que vaya con Matilde. ¿Nie pokłóciliście się? Espérate, Juancho, mira. Lo único que quiero es que... Porozmawiaj z nią i zapytaj o wuja Manuela. I que le preguntes por su tío Manuel. No, pues me quedé igual, Sir Jeremy. Mam zapytać tylko o niego? Quiere que le vaya a preguntar por un Manuel y ya. Nada más dime si puedes ir. Powiedz, czy się zgadzasz. No, no me estás dando rollos. No, pues, tak, ale... Si puedo, amigo, pero... Nomás le voy a preguntar. Mam ją pytać o wuja? No, no, Juancho, mira, trata de, de sacarle todo. Wyciągnij od niej ile się da. Necesito. Necesito. Muszę wiedzieć, gdzie jest Don Manuel. Ya me está haciendo bolas, amigo. Żartuje pan sobie. O co tu chodzi? Te voy a contar. Powiem ci prawdę. Achis. Esto me sonó como que no me va a gustar lo que voy a oír, amigo. To mi się nie spodoba. Vamos a meternos esto primero para ganar. Napijmy się dla odwagi. Bueno, vamos a ver en qué broncas está metido. Co pan się wpakował? Nosotras con semejantes broncas, mi suegra. My mamy problemy, a moja szwagierka zabawia się z lekarzami. Chciałabym zobaczyć jej minę, kiedy się dowie, że ją też wykluczono z przyjęcia. O ile wiem, nie pierwszy raz związek organizuje przyjęcie i wysyła zaproszenie mężczyznom. Ale tu chodzi o kawę mojego brata. Nawet ciebie pominęli. Zaprosili jedynie babcię, pewnie ze względu na interesy. Dotąd dzwonią do niej, pytając o radę. Coś jeszcze? Tak, pilnuj dziecka. Jest coś, czego nie brałyśmy pod uwagę. Nikt nie może nam zabronić pójścia na koktajl, zwłaszcza jeśli przyjdziemy z mężami. Lo más conveniente es que lo manejamos. Chociaż lepiej, żebyśmy zachowały dyskrecję. Dlaczego? Bo na pewno wszyscy słyszeli o aferze w związku i tylko czekają, żeby zacząć plotkować. Mamy tu siedzieć, kiedy wieśniaczka z nas sobie kpi? No, por favor, Berenice. Yo también estoy muy enojada. Ja też jestem zła. Ale przypomnijcie sobie reprymendę babci. Musimy odzyskać zaufanie rodziny i jej wsparcie. Tym razem lepiej usunąć się w cień. Mówiłam o dyskrecji, nie o rezygnacji. Nie rozumiesz, jaką wagę ma to zaproszenie, zwłaszcza jeśli wiemy, kto jest organizatorem przyjęcia. Paloma specjalnie wykluczyła nas z listy gości. Skąd wiesz? Rozmawiałaś z którąś z żon eksporterów? Nie zaczynaj. Zaraz do nich zadzwonimy. Ja się tym zajmę. One na pewno są zaproszone. Musimy mieć wszystko gotowe. Preparemos. Mamy coś przygotować? Claro que sí. Tak. Mira, la idea es hacer un recorrido. Chcę oprowadzić gości po plantacji, później po uszczarni i na koniec przyjdziemy do hacjendy na degustację. Tę część zostawiam tobie. Poprowadzisz ją. Zgoda. Masz dziwny głos. Coś się stało? Nie, wszystko w porządku. Todo está muy bien. Oye, tú llegas antes o... Przyjedziesz wcześniej czy z całą grupą? No, yo llego antes. Wcześniej. Yo pensaba irme el mismo viernes. Zamierzałem wyjechać w piątek po koktajlu. Muy bien. Y... Będzie dużo ludzi? Pues los compradores, algunos. Kupcy, kilku pracowników związku. Entre ellos. Wśród nich kierownik działu promocji, szef Palomy. I pero ella no viene? Ona nie przyjdzie? Chyba nie. Wszystko zorganizowała, ale ma dużo pracy, uprzykrzając życie kobietom z mojej rodziny. Co robi? Ona też? A Amparo Gomez? I żona Samuela?
Bueno, por Dios, entonces dime quién no está invitado. Kto nie jest zaproszony? Bueno, no, lo que pasa es que nuestras invitaciones llegaron. Dla nas zaproszenia przyszły do konsorcjum, jeszcze ich nie widziałyśmy. Por supuesto, querida. Allá nos vemos. Oczywiście, do zobaczenia. Esto es una afrenta. Co za afront. Masz rację, wykluczyli nas. Teraz już wiesz kto. Za kogo ona się uważa? Nikt nie będzie mnie tak obrażał. Nigdy nie wykluczono mnie z przyjęcia organizowanego przez związek. A ty nam mówisz, żebyśmy się odsunęły na bok. Mam gdzieś co powie ta wieśniaczka. Idę z Fabianem. Przyniosłaś zaproszenie? Tak, pokaż. Y se atrevió a poner que la invitación napisała, że zaproszenie jest dla jednej osoby. Mira, olvídalo. Vamos a presentarnos con pojawimy się z mężami. Niech spróbuje coś powiedzieć. Nie możemy się narażać. Ośmieszymy się, jeśli nas nie wpuszczą. O si sale esa mujer y nos arma un escándalo. Es que no nos vamos a quedar cruzadas. Nie możemy siedzieć z założonymi rękami. Nie pozwolę, by ta karierowiczka zabroniła mi wejść na imprezę, na której mam prawo być. Co proponujesz? Zażądam wyjaśnień albo przeprosin od Roberta Avellanedy. Nie. Znowu? We wtorek o 11 przyjeżdżamy do Veracruz. Będą czekać na was dwa klimatyzowane autobusy. Z Jalapy przejedziemy do Puebli i Oaxaki. W Puebli zwiedzimy region Sierra de Zongolica. Stamtąd pojedziemy do Oaxaki. Obejrzymy plantację ekologiczną i wrócimy do Veracruz. W Veracruz będą zakwaterowani, a w Jalapie zwiedzą plantację kawy. Za bardzo się spieszycie. Najpierw przygotujcie degustację i pomóżcie producentom przy logistyce. Jutro wyjeżdżają, prawda? Doskonale. Jedno pytanie. Dział promocji. Nie, szef jest na zebraniu. Kto dzwoni? La señora Bárbara. Pani Barbara Castrejón de Sánchez Sembrano. Si gusta yo le paso su recado. Przekażę mu wiadomość. No sabría decirle. Nie wiem. Si gusta le paso una notita. Napiszę mu, że to pilne. Permítame. Co mam jej powiedzieć? Nada. Nic. Daj mi ją. Nie wie pan, o co chodzi? Wiem. Dziwię się, że tak długo czekały. Słucham. Mówi żona Fabiana Sancheza Sembrano. Co słychać? Miło mi. Czy mogę służyć? Me da mucha pena haberlo sacado de su. Przykro mi, że wyciągnęła pana z zebrania. Chodzi o małe głupstwo. Nie ma sprawy. Chciałam zapytać, czy kiedy przygotowywali państwo zaproszenie dla mojego męża, pamiętali państwo o mnie? Bo z zaproszenia nie wynika, bym była zaproszona. To przeoczenie czy umyślne działanie? Na piątkowy koktajl nie zaprosiliśmy żadnej z żon naszych gości. Obawiam się, że pani przypadek nie jest jedyny. Nieprawda. Wszystkie żony eksporterów i kupców zostały zaproszone z wyjątkiem pani Sanchez Sembrano. Chcę wiedzieć, czy to niedopatrzenie, czy działanie z premedytacją. Nasza rodzina jest wyczulona na tym punkcie. Zamierzamy prosić o wyjaśnienia. Pani Elena Olivares zajmowała się zaproszeniami. Zapytam ją, co się stało. Albo dam ją pani, jest tutaj. No, yo no quiero hablar con. Nie chcę rozmawiać z pańską podwładną. Pan sam może udzielić mi wyjaśnień. Pani Olivares jest odpowiedzialna za tego typu imprezy. Tylko ona udzieli pani odpowiedzi.
licenciado Sanz. Usted sabe perfectamente. Dobrze pan wie, że pańska pracownica od dawna uprzykrza nam życie. Jestem pewna, że pominięcie nas to jej sprawka. Wątpię. A ja się dziwię, że pański dział i związek biorą udział w jej gierkach. Ufam, że ani pan, ani pan Abelianeda nie chcecie, by ten problem przerodził się w coś poważnego. Skądże? Po prostu szanujemy pracę pani Olivares. Ale naturalnie poinformuję ją o pani zastrzeżeniach. Nie proszę pana o konsultację z tą kobietą. Rozumiem, ale tylko ona może udzielić wyjaśnień. Bardzo mi przykro. Nam tym bardziej. Widzę, że dział promocji i związek dają się wykorzystywać tej kobiecie. Z całym szacunkiem. Nie dziwi się pan, że zaprosiła jedynie mężczyzn z rodziny Sanchezów w Zambrano? Wie pan, czemu to robi? Nie interesuje mnie to. Muszę wracać na zebranie. Świetnie. Poinformuję rodzinę o tym, jak mnie pan potraktował. Na znak protestu żaden członek rodziny nie będzie uczestniczył w przyjęciach organizowanych przez związek. Obraziliście całą naszą rodzinę. Nie powinna pani wcześniej skonsultować tego z bliskimi? W tej chwili jesteśmy tu wszyscy. Może pan usunąć z listy gości Diego Sancheza Zambrano, Juana Francisca, Bernarda Fabiana, Miguela Tejeros i Donie Inés. I oczywiście może pan odwołać promocję kawy Casablanca. Buenas tardes. Co się stało? Proszę nas zostawić na chwilę. Zaraz wrócimy do rozmowy. Rodzina Sanchezów Zambrano oficjalnie ogłosiła, że czuje się urażona brakiem zaproszenia dla wszystkich członków rodziny i dlatego nie przyjdzie na przyjęcie. Ay Dios. Creo que se me pasó la mano. Chyba przesadziłam. Trochę. Jeśli rodzina Sanchezów Zambrano nie przyjdzie, Fabian Sanchez Zambrano nie wystąpi jako właściciel międzynarodowej palarni, Diego Sanchez Zambrano nie wystąpi jako producent kawy, a my będziemy musieli wykreślić Haciendę Casablanca z trasy zwiedzania. Nie możemy. Gdybym wiedziała, że wyniknie z tego taka afera, te kobiety nigdy nie działają same. Zawsze włączają w intrygi całą rodzinę. Spokojnie, to były słowa pani Barbary. Nie sądzę, by miała poparcie całej rodziny. Możliwe, ale te wiedźmy wszystkich przekonają. Może lepiej się wycofać. Czy te kobiety mają taki wpływ na mężów? Gdyby je pan znał. Stanowią prawdziwe zagrożenie. Nie sądziłem, że będzie im tak zależało na tym przyjęciu. Musielibyśmy wszystko zmienić. Usunąć kawę Casablanca z prezentacji, wykreślić Fabiana Sancheza Zambrano z listy krajowych kupców, a Haciendę Casablanca z trasy zwiedzania. Skąd weźmiemy drugą Haciendę? Nie mamy czasu na tyle zmian. Tenemos que cambiar todo, ya no hay tiempo, licenciado. A mí lo que me parece realmente grave. Martwię się, że Fabian się obrazi, a Diego Sanchez Zambrano wycofa swoją kawę. Krótko mówiąc, skopałam sprawę. Będą większe problemy niż sądziłam. Panu Avellanedzie to się nie spodoba. Wolę nie widzieć jego miny, jak się o wszystkim dowie. Nie. Marta, co pani robi? Pare się. Siente się. Niech pani siada.
Ya, tranquila, ¿ok? Spokojnie, już dobrze. Marta, ya, uno, dos, tres. Ya. Paloma, ¿qué sugiere? Co teraz? Con permiso. Margarita, tengo que ir a comprar... Muszę kupić kilka rzeczy do hacjenty. Już nie wrócę. W razie czego proszę dzwonić do mnie do domu. Potwierdziła pani rezerwację? Tak. Do jutra. Gerencia General, buenas tardes. Zarząd, słucham. Margarita? Hola, habla. Mówi Elena. Hola. Jak się masz? ¿Cómo estás? Pues bien, bien, bien. Dobrze. Zastałam twojego szefa? Ay, acaba de salir. Właśnie wyszedł i już nie wróci. No me digas eso, por favor. Tylko nie to. Bueno, Margarita, de pura casualidad... Słyszałaś może, czy któryś z panów Sanchezów sam rano chciał anulować udział w przyjęciach związku? No, por qué? Nie, dlaczego? Y tampoco te has dado cuenta. I nie wiesz, czy wściekli się z powodu zaproszeń? No. Nie. Bueno... Słyszałam tylko, że Don Juan Francisco zdziwił się, że nie zaproszono jego żony. Diego już nie wróci? Nie. Poproszę cię o przysługę. Daj mi znać, jeśli usłyszysz jakiś komentarz w sprawie piątkowego przyjęcia. Na jaki temat? Każdy. Daj znać. To sprawa życia lub śmierci. Zgoda? Uj, me asustas. Przerażasz mnie. Pero sí. Ale zgoda, claro, nie sí. Ma sprawy. No te preocupes. Muchas gracias, Margarita. Bardzo ci dziękuję. Mucho, sí? Tengo a tu cuñada. Mam na linii twoją szwagierkę. Dzięki. Dani, hola, ¿cómo estás? Dani, jak się masz? No, al contrario. Qué bueno que hablas, cuñadita. Dobrze, że dzwonisz. Jestem ci winna przeprosiny. Słyszałam, że mój brat się wygłupił w restauracji i zepsuł ci wieczór. I powiedział ci, że widziałam dziwne rzeczy u ciebie w biurze. Wybacz, masz prawo mi wymyślać, ale naprawdę widziałam dziwne rzeczy. Nie szkodzi. Słyszałaś, że biegłam za twoim bratem przez całe miasto? Tak. Creo que te debo una. Jestem ci coś winna. Pues mira, necesito que me consigas. Umów mnie na spotkanie z babcią. ¿Qué? Que no te puedo explicar con mucho detalle, sí. Nie mogę ci wiele powiedzieć, ale twoja ciotka, szwagierki i siostra szykują aferę, bo nie zaprosiłam ich na prezentację kawy Diego. A ver, perdón, ¿qué hiciste? Co takiego zrobiłaś? No juegues, Paloma. Estás hablando. Mówisz poważnie? Tak. Zaprosiłam do niej Inés, twojego wuja, Diego, Fabiana. Dowiedziały się i są wściekłe. Barbara zrobiła aferę mojemu szefowi. Jesteś moją idolką. Ale mnie też nie zaprosiłaś. Nie rób mi wymówek. No, yo sé que a ti no te gustan. Wiem, że nie lubisz takich imprez. No. Ale jeśli chcesz. Inventes, no, nie, dzięki. A mí los cafetales lubię plantatorów, bien, ale na odległość. Tú no sabías nada, ¿verdad? Nic nie wiedziałaś, prawda? No, skąd? Eso quiere decir que las mujeres. To znaczy, że jeszcze nie rozmawiałeś z Donią Inés. Pero me imagino que no tardan en venir. Na pewno zaraz się zjawią. No es por darte malas noticias, pero babcia zamierzała się z nimi pogodzić po ostatniej kłótni. Consígueme la cita con tu abuela, sí. Umów mnie z nią, zanim mnie zjedzą żywcem. Pero antes termina de explicarme qué fue lo que pasó. Najpierw wytłumacz, co się stało w związku, co powiedziała Barbara. Zakomunikowała, że rodzina odwołuje swój udział w przyjęciu i że panie czują się urażone brakiem zaproszeń. To wszystko? Byłoby kiepsko, gdyby rodzina zerwała stosunki ze związkiem z takiego powodu. Pues no sé, relaciones con el consejo, sí. Y a mí me preocupa lo que piensa. Martwię się zdaniem Doni Inés. Pues sí. Powinnaś. Y si tienes de qué preocuparte, porque la abuela se está hablando mięknie, con ellos. W końcu przyzna im rację. Una de estas toma partido y para qué te cuento. Ya entendiste por qué tengo que hablar con rozumiesz więc, czemu muszę z nią porozmawiać. Ay, pues déjame ver cómo le hago para conseguirte la cita. Spróbuję cię umówić. Al rato te hablo. Za chwilę odzwonię. Gracias, Daniela, de verdad. Dziękuję. Pon changuitos. Chao.
¿Con quién hablabas? ¿Z kim rozmawiałaś? Con Elena Olivares. Z Eleną Olivares. Espérame. Necesito... Muszę z tobą porozmawiać. Urgentemente. ¿Y ahora? Co znowu? No me digas que otra vez Barbara y Berenice... Nie mów, że Barbara i Berenice znów jej uprzykrzają życie. Pues no, no precisamente. Wprost przeciwnie. Ale wszystko da się wytłumaczyć. Dlatego zanim się rozgniewasz, wysłuchaj Palomy. Por favor, abuelita, que la escuches, que escuches a Paloma. Yo? Ja? Tak. Explícame de qué se trata. O co tu chodzi? Es que Paloma te lo quiere explicar. Paloma chce osobiście z tobą porozmawiać. Yo no tengo nada que hablar con ella. Nie ma o czym. Las cosas están muy claras. Wszystko jasne. Yo no voy a permitir nie pozwolę, by ktokolwiek mieszał się do jej życia. Siempre y cuando i odwrotnie. Ella no se mete en nuestras vidas. Así de simple, mija. Ay, abuelita. ¿Sabes qué? To nie takie proste. No es tan simple como tú te piensas. ¿Mm? Odkąd Fabian postanowił odciągnąć ją od Diego, musicie sobie wiele wyjaśnić. Pozwolisz, by szanowne krewne zatruwały cię swoim jadem? Kłopoty Palomy nigdy się nie skończą. Przeciwnie, mogą jeszcze bardziej urosnąć. Niczego nie stracisz, słuchając jej. Jeśli tego nie zrobisz, popełnisz wielki błąd, którego będziesz żałować. Pamiętaj, że ja zawsze mam rację. Jesteś kochana. Ale kto zawsze ma rację? Ja. Nie, ja. A mi lo único que me preocupa es que le hayas dicho a Lisa. Powiedziałaś, że nasza rodzina wycofa się z przyjęcia, ale nikogo o to nie pytałaś. Nie muszę. Kiedy się okaże, że Angela nie jest zaproszona, najpierw oburzą się Juan Francisco i Bernardo. Fabian ma wspierać mnie. Ty porozmawiaj z Miguelem, a Berenice z Diegiem. Nie ma sprawy. Od początku mówiła Miguelowi, że nigdzie beze mnie nie pójdzie. Ja będę mieć problem, znacie Diega. Naciśnij na niego. Jeśli przyjdzie na przyjęcie, nasz plan runie. O kimś zapomniałyśmy. Powiedziałaś Sansowi, że babcia też nie przyjdzie. Babcia pewnie się na nas zezłości, ale musi pojąć, że brak zaproszeń dla nas obraża całą rodzinę. Jak ją przekonamy? Osobiście przedstawimy jej sytuację, wytłumaczymy, co nam zrobiła wieśniaczka i przekonamy, że to jej zemsta. Ines musi stanąć po stronie rodziny. Tym razem dopisze nam szczęście. Chłopka popełniła poważny błąd. Jak to Don Manuel żyje, ale nie żyje? Nie wiem. Dlatego chcę, żebyś mi pomógł. Nie, ja się do tego nie mieszam. Kiedy z nim mieszkałem, Matilde wiele razy prosiła mnie, żebym zabił Don Manuela. Nawet dała mi do ręki broń. Pomóż mi. Ona chce mnie w coś wrobić. W co? Spokojnie. Komisarz powiedział, że Don Manuel żyje, tylko jeździ po okolicy. To pana nie uspokaja? Widziałem zwłoki. Mówił pan tylko, że znalazł pan zagrzebane buty i spodnie Don Manuela. Już sam nie wiem, co widziałem. Zróbmy jedno. Odszukam Matildę i zapytam ją o wuja. Powiem, że chcę z nim ubić interes i chcę się z nim spotkać. Jeśli będzie się wykręcać, dowiemy się, po czyjej stoi stronie. Przynajmniej będę pewny, że Don Manuel żyje. I że Matilde chce, by pan do niej wrócił. Nie wpadł pan na to? Nie myślałem o tym. Rozczarował mnie pan.
De plano no sabe usted. Nie wie pan, do czego są zdolne kobiety, kiedy widzą takiego mężczyznę jak pan. Salucita, amigo. Zdrowie. Salucita. Ay, quien tuviera una mujer así. Chciałbym mieć kobietę gotową dla mnie zabić. Dajmy spokój i napijmy się. Na zdrowie. Tranquilo, güero. Bueno, todavía estamos a tiempo para cambiar los. Mamy jeszcze czas na zmianę planów. Nie. Proszę zaczekać, aż potwierdzą mi spotkanie. Spotkanie z Donią Inés? Lepiej powiem Marcie, żeby zaczęła szykować zmiany. Proszę. Jakoś to załatwię. Nie będziemy mieli czasu. Niech pan nic nie mówi. Martwię się, że wpakowałam pana w kłopoty. Proszę mi dać ostatnią szansę. Jeśli nic z tego nie wyjdzie, porozmawiam z panem Avellanetą i wezmę na siebie odpowiedzialność. Niech pani posłucha. Odkąd przyjąłem listę gości, powiedziałem, że może pani liczyć na moje poparcie. Siedzimy w tym razem. To co innego. Ja to wszystko wymyśliłam. Co się stało? Redaktor z dodatku kulturalnego pyta, czy może odebrać biuletyn. Powiedz mu, że jutro będziemy go mieli. Tak, jutro. Pójść z panią na spotkanie z Donią Inés? Nie będę z nią rozmawiać wyłącznie o interesach. Mamy wiele wspólnych tematów. Musimy porozmawiać tylko we dwie. Rozumiem. Proszę mi życzyć powodzenia. Naturalnie. Będę czekał na pani telefon. Zadzwonię do pana w pierwszej kolejności. Niech pani posłucha. Cokolwiek się stanie, może pani liczyć na moje wsparcie. Proszę przedstawić swoje racje, ale na spokojnie. Pani szwagierka na linii pierwszej. Mam dobrą i złą nowinę, którą powiedzieć najpierw? Złą. Barbara, Diana i Berenice przychodzą na kolację. Babcia zgodziła się je przyjąć. A ta dobra? Babcia, najpierw chce porozmawiać z tobą. Poszła z Barbarą i Dianą do domu Inés. Pewnie to ważna sprawa, bo nie zabrała dziecka. A Diego? Nie wrócił z firmy. Oje, ¿qué te preocupa, mujer? Powiedz, co cię tak martwi? Życie Berenice jest już bardzo związane z rodziną Sanchezów w Sembrano. I to cię martwi? To raczej korzystne. Dla niej. My przestaliśmy się liczyć. Contéstame algo, Ricardo. Powiedz coś. Gdybyś miał stanąć po czyjejś stronie, co byś zrobił? Najpierw zastanowiłbym się, co mi się bardziej opłaca. Nie sądzisz, że nasza córka też tak myśli? O co ci chodzi? Berenice martwi się, bo nie spłaciłeś długu. Nie uwolniłeś Diego od zobowiązań, jakie zawarł z twoimi wierzycielami. Mówiła, że chce się z nim rozwieść. Nie wierzyłabym w to. Powiedziałeś, gdyby miała wybierać, zastanowiłaby się, co jej się bardziej opłaca. Ani ty, ani ja nie jesteśmy dla niej dość ważni.
Bendito sea Dios que tú no cambies. Ty nigdy się nie zmienisz. Zaczekaj, aż nabiorę sił. Wtedy ci pomogę. Nie będziesz mnie tu trzymać. Ja też chcę pracować. Nie możesz i nie musisz. Zdobędę dobrą pracę i zarobię dużo pieniędzy. Zgoda, ale poproszę cię o jedno. Wybierz jakąś datę. Jeśli do tego dnia nie znajdziesz pracy, wrócimy i poszukamy pracy przy zbiorach. Nie gniewaj się, ale zostało nam niewiele pieniędzy. Nie gniewam się. Wiem, że nie mamy pieniędzy, zwłaszcza teraz. Jak długo będziemy czekać? Nie chcę się obudzić i nie mieć nic do jedzenia. Nie jestem do tego przyzwyczajona. Nie dopuszczę do tego. Nie wrócimy. Widziałaś w jakimś filmie, żeby dziewczyna, która przyjeżdża do miasta, musiała z niego wracać? Nie. Ona zawsze zostaje i odnosi sukces. Oj, Paloma. Mówiłam ci, że życie nie jest telenowelą. 7:30. Zgadza się? Przepraszam, która godzina? 7:32. Dziękuję. 7:32. Nie, nawet się tam nie zbliżyłem. Tak, dostałem zaproszenie na koktajl powitalny dla kupców kawy. Muszę porozmawiać z Robertem Avellanetą. Kto? Jest w Meksyku? Podobno jego pasa się odmieniła. Nie, nie interesuje mnie to. Wybacz, muszę wyjść, oddzwonię. Bueno. Hija, creí que no estabas. Myślałem, że cię nie ma. Estaba dormida, papá. Spałam. ¿Qué pasó? Co się stało? Fabián está en México. Fabián jest w Meksyku. Dostałem zaproszenie na przyjęcie, na którym możemy się z nim spotkać. Donde lo podemos encontrar de frente. ¿Quieres ir? Chcesz pójść? Buenas noches. Proszę z panią Eleną Olivares. Con la señorita Elena Olivares, por favor. Hola. Ay, ya los extrañaba. Tęskniliśmy za wami. Gdzie babcia? Zaraz przyjdzie. Prosiła, żebym się wami zajęła. Napijecie się czegoś? No, no, gracias. Nie, dziękuję. Gdzie Miguel? Zajmuje się swoją ulubioną czynnością, czyli śpi. Nie przejmuj się, Harold utulił go do snu. Jest mu bardzo dobrze. Powiedz Inez, że już jesteśmy. Mówiłam, że zaraz przyjdzie, nie ma jej. Jak to? Wiedziała, że przyjdziemy. W ogóle mnie nie słuchacie. Poprosiła, żebym się wami zajęła. Zaraz się zjawi. Dokąd poszła? Rozwiązuje problemy z bliską przyjaciółką. Buenas noches, Elena. Dobry wieczór. Después de tanto tiempo. W końcu znowu się spotykamy. Wersja polska TVN. Tekst Agnieszka Fidlewicz. Czytał Mirosław Utta. Te comencé por extrañar, pero empecé a